Witam. Dzisiaj postaram się przedstawić wszystko, co wiem na temat czakry w Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy mają nieskończone pokłady gotówki. Zacznijmy od pochodzenia. Czakra nie była dostępna na ziemi od zawsze, dopiero Hamura i Hagoromo od Otsutsuki się z nią urodzili, ponieważ ich matka Kaguya zjadła owoc czakry z boskiego drzewa. Hagoromo następnie rozprzestrzenił czakrę na innych poprzez praktykę zwaną ninshu i chciał, by ludzie nauczyli się jej używać w celu stworzenia pokoju na ziemi, dzięki czemu mogliby się wzajemnie rozumieć, nawet nie rozmawiając. Jednak ludzie jak to ludzie wykorzystali czakrę do zupełnie czegoś innego i zaczęli jej używać w połączeniu z energią fizyczną i duchową, przez co powstało coś takiego jak ninjutsu. W ten sposób czakra stała się czymś zupełnie powszechnym i dzięki manipulacji, kontroli i najróżniejszych pieczęci ręcznych ludzie otrzymali możliwość chodzenia po wodzie, tworzenia iluzji czy wypuszczania strumieni wody z ust. Również czakra stała się czymś, co teraz można nazwać energią życiową, ponieważ bez niej człowiek po prostu umiera, oczywiście pod warunkiem, że się z nią urodził, a także osoba, która w jakiś sposób zdobędzie większą ilość czakry niż jej ciało jest w stanie pomieścić, może umrzeć, dlatego jeśli ktoś przesadzi z absorpcją, może tym samym wyeliminować samego siebie. Czakra jest zwykle niewidoczna gołym okiem, chyba że jest silnie skoncentrowana lub przejawia się w naprawdę dużych ilościach. Natomiast rzadko się to zdarza, ponieważ ciało człowieka ma ograniczenia w postaci 8 tenketsu, znanych również jako 8 bram, i właśnie te punkty czakry ograniczają ilość, którą dany człowiek może użyć w jednym momencie. Właśnie dzięki tenketsu shinobi są w stanie generować i wypuszczać czakrę na zewnątrz swoich ciał w celu wykonania najróżniejszych jutsu, ale tu trzeba zaznaczyć, że nie każde jutsu potrzebuje czakry. Całą taką kategorią jest taijutsu, które jest zaliczane do jutsu, ale w większości przypadków nie wymaga użycia czakry, więc zwykłe kopniaki czy uderzenie pięścią w żaden sposób jej nie zużywają. Czakra tworzy się, gdy energia fizyczna i energia duchowa zostaną razem uformowane. Energia fizyczna jest zbierana z każdej komórki ciała i może być zwiększana poprzez trening czy najróżniejsze używki. Energia duchowa natomiast pochodzi ze świadomości umysłu i można ją zwiększyć poprzez naukę, medytację i doświadczenie. Oczywiście najlepiej by było równomiernie rozwijać jedną i drugą energię, wtedy efekt jest najlepszy. Tutaj też nasuwa się jeden wniosek, czyli czym częściej użytkownik będzie używał danej techniki, tym będzie się zwiększało jego doświadczenie, a dodatkowo czakra, więc używając wielokrotnie jakiejś techniki jest ona silniejsza, a przy tym może pobierać nawet mniej czakry. Oczywiście, jeśli jakiś shinobi odpoczywa wystarczająco długo, osiągnie maksymalną ilość czakry dla danego momentu, a gdy będzie jej używał, musi z powrotem poodpoczywać, aby ją zregenerować. Najłatwiej zobrazować sobie to tak, że ta czakra to taka kondycja. Czym więcej użyjemy, tym bardziej się męczymy i trzeba więcej czasu, aby z powrotem nabrać sił. Dodatkowo to nie jest tak, że shinobi może zwiększać swoją czakrę w nieskończoność, bo tutaj wkracza genetyka, która definiuje to, jakie pokłady są tymi maksymalnymi, i tak na przykład Kakashi ma średnie rezerwy czakry i żadna ilość treningu nie zapewni mu takiej ilości, jaką ma chociażby jego uczeń, Naruto. Czakra każdej osoby jest inna i każdy z shinobi ma unikalną sygnaturę tej czakry, którą mogą wyczuć sensorzy. Te sygnatury są przekazywane genetycznie, więc można w ten sposób zidentyfikować, z jakiego klanu pochodzi dana osoba na podstawie samej czakry. Dodatkowo sygnatury te mogą zostać zmienione, jeśli jakiś shinobi wchłonie DNA innych osób i w ten sposób tworzy się całkiem nowa sygnatura. Takie wchłanianie czakry innych istot może spowodować tymczasowe lub trwałe zmiany w ciele i tak przykładowo u Ginkaku i Kinkaku pojawiły się znaki przypominające wąsy na policzkach podobne do tych Naruto. Sasuke przebudził Rinnegana po otrzymaniu czakry od Hagoromo. Kakashi tymczasowo posiadał dwa Sharingana po tym, jak duch i czakra Obito zamieszkały jego ciało, a nawet te zmiany mogą mieć miejsce na poziomie genetycznym, ponieważ Boruto i Himawari również odziedziczyli znaki przypominające wąsy na policzkach. Czakra każdej osoby ma również swój unikalny kolor, który można zobaczyć za pomocą dojutsu, jednak w anime zazwyczaj czakra ma kolor jasno-niebieski. Ponadto czakra wydaje się w jakiś sposób odzwierciedlać osobowość oraz emocje właściciela, ponieważ Karin opisywała czakrę Naruto jako jasną i ciepłą, ale też była w stanie wyczuć w nim złą czakrę. Tymczasem gdy Sasuke zaczął szaleć z powodu nienawiści, to stwierdziła, że jego czakra jest ciemna i zimna, a nawet Ino stwierdziła, że czakra Sasuke była znacznie ciemniejsza, gdy pierwszy raz użył przeklętej pieczęci. I przejdźmy może teraz do kontroli czakry. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, sposób na kontrolę czakry, tak aby zużywać jej mniej, uzyskając ten sam lub nawet lepszy efekt.
Ninja, którego byśmy nazwali dobrym w kontrolowaniu czakry, to taki, który formuje dokładnie tyle czakry, ile jest potrzeba do wykonania danej techniki. Jeśli uformuje jej więcej niż trzeba, nadmiar czakry jest marnowany, zatem idzie shinobi szybciej się męczy. Jeśli uformuje jej za mało, technika po prostu nie będzie skuteczna albo nie zadziała w ogóle. A jako że czakra składa się z części energii duchowej, to użytkownikom najłatwiej jest ją uformować pozostając spokojnym i skupionym. Więc jak widzicie, nie jest to takie proste podczas walki, bo przeciwnik nie pozwoli ci się zatrzymać na 5 minut, żebyś odpalił jakieś potężne jutsu. Metod trenowania kontroli jest kilka, zaczynając od koncentracji na liściu, który jest położony na czole osoby i musi ona skierować swoją czakrę właśnie na ten liść, co pozwala wyostrzyć koncentrację użytkownika. Również z bardziej popularnych treningów jest wspinanie się na drzewa i chodzenie po wodzie z pomocą czakry. Natomiast ręczne pieczęcie są wykorzystywane do łatwiejszego manipulowania czakrą, dzięki czemu shinobi szybciej i skuteczniej wykonują techniki. Użytkownicy, którzy są niezwykle uzdolnieni w kontrolowaniu czakry, bardzo często specjalizują się w genjutsu lub zostają medycznymi ninja. Czakra może również zostać użyta do ogólnego zwiększenia wydajności ninja poprzez uformowanie jej w pożądanych punktach ciała, co pozwala zyskać takie benefity chociażby jak przyspieszenie, zdolności sensoryczne czy nadludzką siłę. Podczas tworzenia ninjutsu shinobi wykonuje manipulację czakrą, która jest nazywana transformacją kształtu i transformacją natury. Ta pierwsza skupia się na kontrolowaniu formy, ruchu, siły, rozmiaru, zasięgu i celu techniki. Natomiast ta druga skupia się na nadaniu jutsu swojej własnej natury czakry, dzięki czemu zmieniają się jej właściwości. Z przykładów tu możemy podać zwykłego Rasengana, gdzie wykorzystywana jest tylko transformacja kształtu. Natomiast już Rasen Shuriken wykorzystuje obydwie transformacje i tym samym jest znacznie potężniejszy. Poza tym wszystkim są jeszcze najróżniejsze rodzaje czakry i właśnie teraz do nich przejdziemy. Biju Chakura. Za dużo tak naprawdę tutaj nie można powiedzieć. Posiadają nią Jinchuriki i forma ich czakry może przyjąć różny wygląd w zależności od ilości ogonów bestii, no i ta czakra jest po prostu czerwona. Senjutsu Chakura. Jest to specjalna czakra, która obejmuje wykorzystanie energii naturalnej. Ta czakra daje użytkownikowi potężny przyrost mocy do technik, jednocześnie pozwalając na użycie takich, które w innym przypadku nie byłyby po prostu możliwe. Kyuin Chakura. Jest to czakra wytwarzana przez Gedomazo i może zostać uwolniona z jej paszczy w postaci widmowych smoków. Jeśli czakra ta dotknie przeciwnika, przykleja się do niego i absorbuje jego czakrę, co pozwala zabić przeciwnika dosłownie w sekundę przy zwykłych użytkownikach. Natomiast w przypadku wykorzystania tych smoków do absorpcji czakry Jinchuriki trwało to nawet kilka dni. Rikudo Chakura. Jest to unikalna czakra Hagoromu od Otsutsukiego. Można ją uzyskać od niego poprzez połączenie się z jego synami Rinneganem lub zostając Jinchuriki 10-ogoniastego. Dokładne właściwości tej czakry nie są znane, ale zdecydowanie poprawia siłę jutsu użytkowników. Czakra Hamury. Brat Hagoromo również posiadał specjalną czakrę i zasadniczo jest taka sama jak poprzednia, z tą różnicą, że przeszła na klan Otsutsuki i Hyuga oraz tylko ci z czakrą Hamury mogą dotykać Tenseigana i są odporni na jego efekty. Hinata, gdy używała tej czakry, posiadała odmienny kolor, czyli fioletowy. Senzoku no Sai. Dosłownie oznacza dar grupy pustelników i jest rodzajem czakry używanym przez mnichów ninja w świątyni ognia. Trening nad nią jest bardzo ciężki, ponieważ wymaga codziennych ćwiczeń, aby ją opanować. Dzięki niej można otworzyć zapieczętowaną żelazną ścianę, która zapewnia dostęp do wcześniej wspomnianej świątyni, a także pozwala użyć przykładowo Raigo Senjusatsu. Gwiezdna czakra. Shinobi z Hoshigakure potrafili manipulować swoją czakrą używając meteorytu, który z kolei ją wzmacniał, jednak kosztem uszkodzenia ich ciał. Metoda używania tej czakry ma swoją nazwę i jest to tajemniczy paw, z racji tego, że podczas jej używania pojawiają się różowo-fioletowe ogony przypominające ogon pawia. Negatywna czakra. Ponownie zbyt wiele nie można o niej powiedzieć. Była używana przez Nue do eksplozji, a także do przejęcia kontroli nad innymi osobami i jej negatywnymi emocjami. Mroczna czakra. Widziana jedynie w filmie Naruto Shippuden Więzi. Jest to czakra utworzona z negatywnych emocji serca. Tą czakrę stworzył Zero Ogoniasty, ponieważ żywił się właśnie negatywnymi emocjami. Miko Chakura. Kolejna czakra, którą widzieliśmy jedynie w pierwszym filmie Naruto Shippuden. Może wysyłać różowe promienie światła, stworzyć barierę świetlną, czy przekształcić użytkownika w anielską postać. Ryumyaku Chakura. Już ostatnia czakra, tym razem z filmu Naruto Shippuden Zaginiona Wieża. Jest to starożytne źródło czakry płynące pod Roranem. Daje każdemu, kto ją wykorzysta, nieskończone rezerwy czakry.
Podsumowując, jak widać, czakra jest to kolejny temat w Naruto, który jest dość szeroko rozbudowany. Jest jej kilka rodzajów, form treningu, podłoże genetyczne, które wpływa na jej ilość, więc ponownie jest nad czym pracować i moim takim spostrzeżeniem podczas pisania tego odcinka jest to, że można odnieść prawie każdy aspekt czakry do treningu, kondycji, zmęczenia, siedzenia nad książkami itd. Tymczasem Rock Lee robi dokładnie to samo, a jednak urodził się bez czakry. Trochę smutne. Tak czy siak to już by było na tyle w tym odcinku. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Naruto, to zapraszam jak co niedzielę o godzinie 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!